Director takes us to the starting grid, where riders are trying to maintain their concentration before the start. Siema, z tej strony Majka, zapraszam Was na drugą rundę mistrzostw MotoGP 24. Przed nami Grand Prix Portugalii na torze Portimão na tym słynnym rollercoasterze. Niestety ruszamy dopiero z 15 pozycji, nie wyszły kwalifikacje. Nie udało się wyjść z Q1, chociaż poprawiałem się na ostatnim okrążeniu, ale tam niestety przewróciłem się, nie dokończyłem okrążenia. No i dopiero z 15 pozycji ruszamy. Sam start był taki sobie, ale radzimy sobie świetnie teraz w tym tłoku. Przebijamy się bardzo szybko. Jesteśmy już na 5. pozycji. No świetnie nam wyszły te pierwsze zakręty. Tam było sporo zamieszania całkiem. Przed nami upadł, tuż przed nami dosłownie, jeden z KTM-ów i Alex Marquez też już tam upadł na pierwszych zakrętach. No jesteśmy na 5. pozycji. Ciekawe, czy uda nam się coś więcej zdziałać. No, mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o tempo, ale teraz wyprzedzamy Vinalesa, przeskakujemy na 4. pozycję. Wracając, no to obawiam się o to tempo. Nie wiem, czy za chwilę nas nie będą po prostu wyprzedzać, bo no, w kwalifikacjach miałem dosyć dużą stratę i w treningu również. Udało się wykręcić najszybsze okrążenie tego sprintu. Zbliżamy się do tej pierwszej trójki na prowadzeniu cały czas Pecco Bagnaia, drugi Enea Bastianini, trzeci Jorge Martin. Od Vinalesa troszkę odjechaliśmy. No i już można myśleć o jakichś próbach ataku na tą trójkę przed nami. Bo jesteśmy naprawdę blisko, nasze tempo wygląda dobrze. Thank you.
Rozpoczynamy ostatnie okrążenie tego sprintu. No i jednak nam ta pierwsza trójka odjechała. Nad Vinalesem mamy całkiem podobną przewagę cały czas na dystansie całego sprintu. Cały sprint szedł w miarę dobrze i na ostatnim okrążeniu już 3 razy powtórki użyłem. Jeszcze musimy się bronić przed Vinalesem, bo jest naprawdę blisko. Może nas tutaj nie zaatakuje? Jednak nie. Nie zostawiliśmy mu miejsca na atak. Także powinniśmy dobyć tą czwartą pozycję, bo tu już nie ma zbytnio gdzie atakować. A jednak się wciska, jeszcze próbował. Zamykamy mu ścieżkę. Wygrywa Bajania, drugi Bastianini, trzeci Jorge Martin i my na czwartej pozycji po starcie z 15. Bardzo dobry rezultat. As the riders return to the pits, let's take a look at the final results of this race. Tak to wygląda w klasyfikacji mistrzostw. Enea Bastianini nadal na czele. My na drugiej pozycji, 4 punkty straty do Bestii. Na pewno się tutaj jeszcze sporo pozmienia po wyścigu głównym, do którego już za moment sobie przejdziemy. It's been a long weekend, but we finally reached the moment everyone's been waiting for. Just a few more minutes and the race will start. The weather is clear and temperatures are far from extreme. However, tire wear will play a very important factor. Tutaj jeśli chodzi o opony, to w porównaniu do sprintu jednak na tył założymy sobie oponę pośrednią, bo w sprincie mieliśmy miękką na tyle. Paliwo, no tutaj trzeba oczywiście trochę więcej niż na sprint. Na sprint w ogóle miałem za dużo tego paliwa. Ale już nieważne, przechodzimy do startu wyścigu Grand Prix. Mam nadzieję, że będzie podobny scenariusz jak do tego w sprincie. No teraz to jest za szeroko, pojechaliśmy w jedynce. No nie ma się tutaj gdzie przycisnąć. No i kontakt z Rinsem, niestety upadamy. Ale powtóreczka będzie używana. Teraz trochę bardziej odpuścimy tutaj. Oj, się utrzymał Quartararo, a już zaczynał przewracać. Teraz dojazd do zakrętu numer 5. Dla mnie najtrudniejsze hamowanie na tym torze. Ale się tutaj zmieściliśmy na tej tarce, jak przemknęliśmy po lewej stronie Marka Marqueza pod jego łokciem. Jesteśmy na 7 pozycji, no tu się udało ładnie. Teraz zakręt numer 8. No i myślałem, że tutaj uda się zaatakować Oliveira. Tam ktoś się przewrócił z tyłu. No i mamy informację, że to Alex Rins odpada z wyścigu. Było widać, jak się przewraca. I Marc Marquez również zalicza upadek. Ale chyba będzie kontynuował jazdę. Nie, jednak gumisz upada.
Tymczasem my patrzymy się na Oliveira, żeby go zaatakować. Wchodzimy pod niego w zakręt 13. Ale niestety troszkę tutaj odprostowało. I Portugalczyk utrzymał się na tej 6 pozycji. Jego domowy wyścig, ale teraz wchodzimy pod jego prawy łokieć. I jesteśmy przed nim. I tak zakończymy to pierwsze okrążenie na 6 pozycji. Chociaż jeszcze bardzo dobry wyjazd. Może jeszcze Aleš Espargaró uda nam się go tutaj wyprzedzić. No i udaje się, ale to już jest to oczywiście następne okrążenie. Jak tu już szeroko wyjedziemy. Troszkę poza torem, ale tak delikatnie. Ależ mamy przewagę tempa, już atakujemy Vinalesa. Oj, tutaj mocno w Marco Bezzecchiego. Nie wiem, czy nie będzie jakieś ostrzeżenia od sędziów. Przepuścimy ich tutaj na moment. A teraz między ich dwóch. Wyprzedzamy Bezzecchiego. Oliveira tam odpada. No kibice na pewno nie są zadowoleni. Upadł Portugalczyk. Teraz bardzo szeroko w piątce przestrzeliliśmy. Ale mamy bardzo dobry wyjazd. Vinales też tam musiał trochę prościej pojechać, bo Bezzecchi go wyprzedził. No i co? Jesteśmy już na trzeciej pozycji. Bardzo dobre dwa pierwsze okrążenia. Jest tutaj szansa naprawdę na coś dużego. Przypominam, startowaliśmy z 15 pozycji. No Bajania teraz zdecydowanie za szeroko pokonuje te zakręty. Jesteśmy już naprawdę blisko. Już się zrównaliśmy z nim na moment. Nasze tempo wygląda naprawdę dobrze, a miałem obawy przecież. Jesteśmy najszybsi na torze. I czy teraz będzie atak na Pecco? Wchodzimy pod niego w 12. Ale się tutaj pięknie na nas założył, bo utrzymał drugą lokatę, ale cały czas walczymy. Teraz takie nożyce. A i niestety kontakt, kolejna powtórka. No jest to ogólnie ciężki tor dosyć. Także często te powtórki. I teraz przebijamy się już na drugą pozycję. I przed nami zostaje już tylko Jorge Martin do końca wyścigu. 6 okrążeń. Ależ mamy przewagę tempa, szczególnie w tych zakrętach. Czy będzie już atak do zakrętu numer 3? Wchodzimy pod Jorge Martina. Zrównujemy się. Jeszcze Martin tutaj znalazł sposób na to, aby się utrzymać przed nami. Co wydarzy się w zakręcie numer 5? Tutaj nie przesadzić. No jest Jorge przed nami, utrzymał się. No może teraz gdzieś spróbujemy ataku. Ale bardzo blisko, troszkę poza torem. Martin za szeroko w ósemce, korzystamy z tego i obejmujemy prowadzenie w tym wyścigu. Przypominam, po starcie z 15 pozycji. Do końca tego wyścigu zostały nam jeszcze dwa okrążenia. Mamy 3,8 sekundy przewagi nad drugim Jorge Martinem. No nie spodziewałem się tego zupełnie po tym treningu, po kwalifikacjach, że będziemy w stanie tutaj osiągnąć takie rzeczy. Jedziemy po zwycięstwo już w drugim wyścigu sezonu.
No i mamy zmianę na drugiej pozycji. Pecco Bagnaia wyprzedza Jorge Martina. Jeszcze tam trwa walka o te drugie miejsce na podium. Wjeżdżamy już w ostatni zakręt Grand Prix Portugalii. Pedro Acosta za moment przekroczy linię mety i wygra swój pierwszy wyścig w karierze w MotoGP. Niesamowity rezultat młodego Hiszpana. Po starcie z 15 pozycji wygrywa Grand Prix Portugalii. Jorge Martin jednak na drugiej pozycji. Jestem przekonany, że to Bagnaia jeszcze widniał na drugiej pozycji, zanim przekroczyliśmy linię mety. A więc Jorge jeszcze gdzieś tam mu wydarł na samym końcu tą drugą lokatę. Tak prezentują się pełne wyniki tego wyścigu. Zostajemy liderami mistrzostw, 55 punktów, drugi Bastianini 43, później Vinales 36 i dalej jest no dosyć ciasno, no ale czego się dziwić, jak to jest dopiero druga runda. Będzie ciasno na pewno, jeszcze się to nie rozjechało wszystko. Camera is taking us into Parc Fermé to see the race winner, who is rightly celebrating with his mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to keep up with him. It's been a very busy weekend, and now it's time to congratulate the three MotoGP riders who have come out on top. The fans, quite rightly, cheering them on after watching a wonderful race. No i to w tym materiale byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zapraszam również do opisu i do śledzenia mojego kanału na następne odcinki z MotoGP, jak i każdy inny filmik. Zapraszam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!